Cześć, witaj w drugiej części wideo o czynnikach wyboru szkoły. Wyobrażam sobie, że robiąc ćwiczenie z ostatniego odcinka mogłeś ugrzęznąć na ostatnim punkcie, czyli w kroku trzecim. No bo okej, mam ocenić na ile dana klasa w danej szkole spełnia moje kryterium, a jeśli spełnia, to na ile? Na przykład w skali od 1 do 5. Tylko żeby to ocenić trafnie, to musisz mieć wiedzę na temat tej klasy i tej szkoły. I o ile wiedzę na temat tego, czy twoi rodzice na przykład akceptują ten wybór, czy nie, to na pewno masz. O tyle na przykład wiedzę na temat poziomu nauczania, czy wyników matur, no z kapelusza jej nie weźmiesz. Tu trzeba sięgnąć do rzetelnych źródeł i dzisiaj właśnie o tych źródłach porozmawiamy. A skąd ja mam tą wiedzę? Nazywam się Ania Sikorska i jestem doradcą zawodowym. Założyłam Ciesz się przyszłością, żeby pomagać młodym ludziom w trudnych wyborach. By były to trafne wybory, czyli wybory w zgodzie z sobą. No to do sedna. Zacznijmy od wspomnianego poziomu nauczania. Skąd wiedzieć, jaki poziom reprezentuje wybrana przez Ciebie szkoła? Jeśli chodzi o poziom nauczania, skorzystaj po prostu z któregoś z rankingów. Pewnie znasz najbardziej popularny ranking Perspektywy. Być może znasz też ranking na stronie Wasza Edukacja. Zawsze, kiedy będziesz korzystać z jakiegoś rankingu, przeczytaj najpierw, jaka stoi za nim metodologia, czyli co w tym rankingu było brane pod uwagę. I jeszcze taka mała wskazówka. Te rankingi bardzo często występują w takiej wersji albo ogólnopolskiej, albo regionalnej. Zawsze, kiedy masz możliwość zawężenia rankingu do jakiegoś województwa albo miasta, skorzystaj z tego, bo wtedy zobaczysz szkoły, które naprawdę Cię interesują. Bardzo ciekawy aspekt, o który często pytacie, to to, czy można zmierzyć jakby nie poziom szkoły w znaczeniu okej, do tej szkoły idą super uczniowie, więc ta szkoła ma super wyniki, tylko na ile dana szkoła przyczynia się do tego, ile uczniowie się w niej nauczyli. Stworzono taki specjalny wskaźnik EWD, wskaźnik edukacyjnej wartości dodanej. Tu masz link do strony, na której możesz szkoły sprawdzić właśnie pod tym kątem. Jest to wskaźnik, który pozwala zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. Ostrzegam, że używanie tej strony jest dość skomplikowane, ale jest też na niej do pobrania instrukcja. Nie będę wchodzić w szczegóły. Jeśli interesuje Cię ten aspekt, jestem pewna, że sobie poradzisz. Bardzo ciekawe byłoby też sprawdzenie, jakie są wyniki matur w danej szkole, a nie takie ogólne rankingowe punkty, tylko konkretnie, ile średnio procent z matury z danego przedmiotu uczniowie dostają w danej szkole. No i niektóre szkoły chwalą się swoimi wynikami na swoich stronach internetowych. Miasta mają też miejsca, w których możesz sprawdzić takie zestawienia. Jeśli szczególnie zależy Ci na maturze z jakiegoś przedmiotu, to warto się w to zagłębić i sprawdzić, gdzie takie informacje znajdziesz. Dla wielu uczniów ważna jest też lokalizacja szkoły i dojazd do niej. I tutaj nie powiem nic odkrywczego, najlepiej w sprawdzeniu tego pomoże Ci po prostu Google Maps albo inna nawigacja. Aspekty techniczne takie jak zajęcia dodatkowe, z których można skorzystać w szkole, sprzęt, pracownie, współpraca z instytucjami zagranicznymi, z firmami, z uczelniami. To wszystko są oczywiście informacje, które najbardziej szczegółowo będą opisane na stronie danej szkoły, ale możesz też wejść w informator na stronie elektronicznego naboru i tam wiele z tych informacji też znajdziesz, a przez to, że jest tam wiele szkół opisanych, to być może będzie Ci łatwiej porównywać te informacje między sobą. Jeśli chcesz iść do technikum lub szkoły branżowej pierwszego stopnia i uczyć się zawodu i masz dylemat, jaki zawód wybrać, bo wahasz się między kilkoma, to być może będzie interesowało Cię to, jakie jest zapotrzebowanie na dany zawód i jakie są w nim wynagrodzenia. W tych aspektach polecam Ci dwie strony. Jedna to barometr zawodu, na której sprawdzisz właśnie zapotrzebowanie, a druga to wynagrodzenia.pl. Te informacje znajdziesz również podane w bardzo czytelny sposób dla wielu zawodów na stronie mapy karier. I ostatni aspekt, który nie jest aspektem technicznym, ale bardzo często przez Was poruszanym, to jest opinia o szkole. No i powiem Ci szczerze, najlepiej byłoby samemu wyrobić sobie taką opinię, czyli na przykład wziąć udział w targach edukacyjnych, iść na drzwi otwarte i móc na żywo zobaczyć szkołę, salę, uczniów, nauczycieli, porozmawiać z nimi. Jednak na to już, kiedy oglądasz to wideo, jest za późno, więc to, co bym Ci polecała, to poszukanie takich informacji na forach. Być może znasz kogoś, kto miał siostrę albo brata, kto był w tej szkole kilka lat temu, jest jej absolwentem albo chodzi teraz i się uczy.
Warto porozmawiać z żywymi ludźmi, ale zawsze pamiętaj o jednej rzeczy. Kiedy słyszysz czyjąś opinię, to jest to jego opinia. Dlatego warto takich opinii zebrać jak najwięcej, zobaczyć, które aspekty się powtarzają i wtedy wyrobić sobie własne zdanie. W tym wideo starałam się przybliżyć takie najważniejsze źródła, które zawierają informacje dotyczące czynników wyboru szkoły, które omawialiśmy w poprzednim odcinku. Jeśli jednak ugrzązłeś dużo wcześniej, nie w trzecim kroku, tylko już w pierwszym, albo w ogóle myśląc o tym, jaką szkołę wybrać, to pamiętaj, że mogę wesprzeć Cię na konsultacjach indywidualnych. Tam mamy przestrzeń, żeby skupić się tylko i wyłącznie na Tobie, na tym, żeby odkryć, jakie są Twoje skłonności zawodowe, predyspozycje, umiejętności, talenty, charakter, osobowość, jak to wszystko pogodzić i jak znaleźć tą ścieżkę edukacji i przyszły zawód, który najlepiej będzie odpowiadał Tobie. Jeśli dzisiejszy odcinek był dla Ciebie cenny, pomógł Ci w wypełnieniu tej tabelki, stworzeniu listy szkół, daj łapkę w górę. Jeśli potrzebujesz jeszcze jakiejś wiedzy, jakiegoś źródła, daj znać w komentarzu, postaram Ci się pomóc. I też mam prośbę, jeśli oglądasz to wideo, zerknij w komentarze poniżej. Być może Ty jesteś w stanie doradzić komuś, kto zadał jakieś pytanie. Bardzo chętnie też się od Was uczę i bardzo Wam za te podpowiedzi dziękuję. Żeby nie przegapić kolejnych podobnych odcinków z serii o rekrutacji, ale też innych o samopoznaniu, o trafnych wyborach, subskrybuj mój kanał, a my widzimy się już niebawem w kolejnym wideo. Do zobaczenia!